Witamy Was wszystkich z miejscowości Raków w województwie opolskim, powiat Głubczyce, gmina Baborów. Słuchajcie, to jest taka miejscowość na tak zwanych polskich Morawach. Kaj godali takim dialektem języka śląskiego, śląskiej gotki, dialektem sułkowskim. Jak wiadomo, ta nasza śląskogotka też ma roztomajte dialekty. Jeśli chodzi o te tereny, to tutaj to tak zwane polskie Morawy, chociaż polskie to dużo powiedziane, bo tu jest przeca Oberschlesien, czyli Górny Śląsk. Widzę już jeseniki w oddali. Także taki typowo śląski tereny, po niemiecki, co po tych chałupach tu widać. I te ludzie kiedyś się nazywali Morawcami. Czemu Morawcami? Bo to jest starotajla diecezji ołomuniecki, kiero była po stronie austriackiej, teraz czeski. Wiadomo, że po wojnach śląskich tutaj to wszystko to Prus przeszło. I tak de facto to w tych Niemcach było do 1945 roku, kiedy to po II wojnie światowej wlazła tu Polsko Rzeczpospolito Ludowo. Właściwie wtedy się jeszcze tak nie nazywała, bo ona dopiero w 1951 chyba się zaczęła nazywać PRL, Polsko Rzeczpospolito Ludowo. Wcześniej była Rzeczpospolita Polska. Przez te porę roków, 6 roków bodajże. Tak więc tyle o historii, że się tutaj dowiedział. Tutaj mamy baloty, jakieś gospodarstwa, tam słyszeli mszę z kościoła, a my już nie godzimy, tylko jadymy na trasę Silesianka 2 w ramach Roweron 2024. Widać tutaj wszyscy Ślązoki, powiat wodzisławski, Racibórz, no i powiat bielski, nie całkiem na Śląsku, ale ja akurat mieszkam na Śląsku, więc mogę się identyfikować ze Śląskiem. Silesianka 2, jadymy do początku. Ta Silesianka się zaczyna w tak zwanym porcie rowerowym. Ja tam próbował parkować, ale tam był plac do koszykówki, więc uznałem, że jednak nie, że tutaj będzie lepiej. Jesteś w pobliżu kurs diagonal. No to cisnymy. Tutaj jakieś boisko. I tu jest właśnie ten port rowerowy. Kaj się genał wszystko zaczyno. Aha. Ja to poczuło, bo mamy jechać tam. Port rowerowy w Rakowie. No widać fajnie, to tu mają dość zrobione, mimo że to jest takie, bym powiedział, zadupie. Ale widać, że ktoś to tu pomyślał. Kesze, jeśli chodzi o kesze, no to mamy ubogo. Bodajże 8 keszy na trasie. A więc szału nie ma. A tam w kościół. Aha, sala bankietowa. A tu się chodnik robi. Powiem Wam tak, nigdy żech tutaj w tych rejonach nie był. Ja żech tu pierwszy raz w życiu, tu są noclegi, o proszę.
Jeżdżak tu pierwszy raz w życiu. I tak naprawdę jest to do mnie absolutna nowość, te tereny tutaj. A wiem, że będziemy w Głupczycach dzisiaj. Zobaczcie, same jakieś chliwy. Widać takie tereny gospodarcze. I oczywiście mamy krzyż. I na nim powiem napisane po niemiecku: Die Liebe hört Himmel auf. Februar 1835 i oktober 1888. Nastawiane 1889. Die Liebe hört Himmel auf, czyli przoci nigdy się nie kończy. Tak to będzie ginał po śląsku. A po polsku miłość nigdy się nie kończy. Jak kto nie wie. To jakieś PGR-y są. Zobaczcie, wiele tych gospodarstw. Tego do Hopkiery nie mieszko na wsi. Ja, słuchajcie, mnie tam krowy, świnie i roztomajte rzeczy nie są obce. My sam też to mieli. Ale takie tereny, widzicie, chałupy się kończą, po niemiecku oczywiście. I zaczyna się pustkowie. Taki już typowo niemiecki osadnictwo. Zajmujemy jakiś krzyż. Tam jest raków, tam jest dzelów. Krzyż widać troszkę był poprawiany, jedynie ta figurka Maryjki nie ma poprawiono i tutaj prawdopodobnie też ginał były niemieckie napisy, a raczej na pewno, bo jest 1932 rok, a więc czasy niemieckie, czasy Republiki Weimarskiej, bo 1932 rok to jest rok, kiedy jeszcze była Republika Weimarska. Bo jak wszyscy wiemy z historii, to Hitler doszedł do władzy w 1933 roku i wtedy już się godo o zalążkach o powstawaniu III Rzeszy. I tu mamy sobie rzeczka, prawdopodobnie Psina. Taka rzeczka Psina. Zaś elewatory miejscowości Dzielów. Nie Dzielów, tylko Dzielów. Już źle przeczytał. Zaś chlywy. To są takie gospodarcze tereny Górnego Śląska. Zobaczcie na te chałupy. Wszystko po Niemcach. I co niekierzy Niemcy się upominają o to, bo PRL nie zrobił z tym porządku i wychodzi na to, że jeszcze co niekierzy Niemcy są właścicielami tych chałupów. I co się okazuje? Że po tym wracają do tych chałupów. 93 rok budowa, to nie. To już czasy nowożytne. Tu jakoś i kaplica. Nie da się zajrzeć, a chociaż otwarte, ale Michał Dworczyk do parlamentu taki go woła. Nawet takie urbeksy jakby. Kurde. Normalnie tu jest zadbane, tu je jedzenie, bo wunio.
Ja pierdzielę. Swoją drogą to też się trochę nie dziwię, bo że nie dbają. Bo tak, nie są właścicielami jakiś PGR Dzielów. Co to sam jest? Świetlica wiejska. Kurde, ale tu jest tych śladów tej niemieckości, tej zakamuflowanej opcji niemiecki fest. Ja powiem wam, że mnie to przai. Tako historia się tu pisze, zaś jakieś PGR-y. A pewnie był jeden PGR kiedyś. Skup złomu, czyli tak zwany szrot po naszemu. I wyjeżdżamy ze wsi Dzielów. O, pioruna, tu jest krzyż pokutny. Kolejny krzyż pokutny mamy. Ja PTTK, Bractwo Krzyżowców, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zabytki pod ochroną prawa. I dobrze, i bardzo dobrze. Nie piszę, co tutaj się stało. Nie, ale fajna sprawa. Na wsi. Jeżdżaj za tym Zelowym, ale zobaczcie, jakie tu są drogi pieruńskie. Oby do Czarnolesia. WTR-ka u nas tam w Zabrzegu. Tak, dziurawe drogi, a u tym to tu będzie pieruńsko się źle jechało. Tam coś zwijają. No i też ślady po tych ostatnich wichurach. Zaś no, powioło dwa razy, z czego jeden roz to było wczoraj rano, a w środę też no, dmuchnęło i to solidnie w okolicach Pszczyny. Tam było fest na rozwalane. Tam widać jakąś miejscowość, może Baborów, nie wiem, nie będę wam gadać. Tam jest jakiś maszt widoczny, nie wiem czy go widzicie, ja go w każdym razie widzę. Sztreka też widzę, ale u nas na Śląsku Cieszyńskim bardziej by się go dało widzem. Obie formy jak go mnie są dopuszczalne. Widzem. Siedzę. O! Widzicie. Zaś bych przełoczył. Mamy tu genał jakiś krzyż stary. Familio Chorok. Familia Chorok. Nieźle. W 1914 to jest rok wybuchu I wojny światowej. I mamy wieża wodną w Baborowie. Tako staro. O, tu jest sztreka. Ale sztreka bez strumu. Ale fajny obiekt. Tam ponoć jest cash, ale nie da się tam wliść, słuchajcie. Szkoda. Ale ja się tak zastanawiam, czemu te drogi tu nie dbają. Widać jeszcze, jak Niemcy bruk układali, tak to wszystko jeszcze pod tymi asfaltami je. Ja genau, tu mamy jakiś Bahnhof stary Baborów i rozszabrowano nastawnia. Tam widać jeszcze te wajchy, a w tej nastawni to jeszcze pewnie wszystko po Niemcach. Pędnie tak zwane, nie? Także wszystko tu ręcznie robione i genau jest semafor kształtowy. Także nieźle. Tu takie mechanizmy. Wszystko
dla kolei. A tu też jest cegielnia. Ta tajla jest genau opuszczona. Ja tu przyjechał, bo tu był cash oczywiście, że go bez problemu oznaczał, ale musiałem się fes z tym kryć. Tutaj mamy ruiny tej cegielni w zasadzie. Właściwie cegielnia jakaś dali. Cegielnia parowa w Boborowie. Ale tutaj to jest wszystko już ruina. Tam jakaś dali pewnie jest za właściwie cegielnia. I jakiś chałupka pewnie też zamieszkało. Może i właściciele cegielni, a tutaj widzicie, że strażnik też jest. Tu jest genau Bahnhof we Baborowie. No, widać, że tutaj żadne cugi osobowe nie jeżdżą, ale genau te gleisy są używane. Fajnie. I stare budynki. Tam jest genau opuszczono na stawnia. Ja tam chciał wleźć te pędnie tam obejrzeć, ale niestety nie było szans. Tu widzicie, gdzie jakiś kamień. Jest semafor kształtowy, tam jest właśnie. Aha, to ja już wiem, co. Tam już są sypy. W tej cegielni bodajże. Jest tu jakiś kamień, ale to kolejowy będzie. I tu widać, że tu była stacja pasażerska. Ale niestety dupa. Zapomniane. Przez PKP. Chociaż mono i nie do końca, bo glajzy są używane. Ale widzę tutaj dużo urbeksów na trasie. Tu jakieś cześnie są. Ja cześni jest czy wiśnie. Tu jest przystań jakiś. Tak ten budynek tego Bahnhofu wygląda. Tu stela. Piwo, drinki, zobaczcie, jakie to jest wszystko stare te budynki tutaj. Naprawdę żal dupę ścisko, że to taki pozaniedbywany. Kajsi za Baborowym. Tam właśnie jest Baborów, wytwórnia pasz. Tam jest ta cegielnia. A tutaj mamy następny krzyż. Widać, że jest odnowiony. Tyle, że to co mnie boli, to tu prawdopodobnie były napisy w języku niemieckim i zostały zlikwidowane. To jest pieruńsko niedobrze. Ale prawdopodobnie tu jest wypisany fundator tego krzyża. Wuchl. Wuchl po niemiecku. Nie pisze tutaj nic innego. Widać, że jest on odnowiony, ale tak jak odnowiono, no. Fundator został tutaj. Jestem przekonany, że tu były napisy. Figurka Matki Boskiej Licheńskiej jest tutaj pod Jezus. Nie ma tu napisów, nie ma. Szkoda, postawimy to. To sam śleciało. Także nie będziemy takiego bajzlu zostawiać. Zobaczcie, jakie tu są tereny, jakie pustkowia.
Tam ginał jest jakiś maszt RTV i widoczne zarysy Beskidów Morawsko-Śląskich. Jakieś tam łysą chore widzę. Zaś tam Hanej już Jeseniki, czyli Sudety. Czerwonków osiedle. Takie osiedle wyglądające na to, że tutaj też kiesi dział PGR. I te budynki, tutaj są tabliczki, że wszystko przeznaczone do rozbiórki. Więc te osiedle powstało pewnie z kuli tego PGR-u. I ta droga taką jest z Trylinki. Wszystko tak wykładane, więc same po PGR-owskie te tereny. Czyli Polacy to przejęli w 45 i porobili tu PGR-y. A może i Niemcy też miały swoje PGR-y wcześniej, nie? Ale bo to tak wygląda, że te budynki, no ten nie jest taki stary, ale tamten, ten chlif, to wygląda na to, że to po Niemcach. Pewnie też były jakieś posiadłości szlacheckie i komuna zrobiła z tego PGR-y. I tak to wszystko padło. Szkoda. Wyruszymy z tego PGR-u. Pokażę wam te osiedle. Widzicie, budynki przeznaczone do rozbiórki. Chałupki, widzicie, to wszystko jest pewnie z kuli tego PGR-u. Przystanek autobusowy. PGR-y i chałupy po niemiecki, ale widać, że ludzie gospodarne tutaj są. Grządki wszystko porobione, kwiatki, nie kwiatki, sztrum. Widać, że ludzie robotne, no w końcu Ślązoki, nie? Zamykaj. Przejście w Furcu. Coś to za fandrzeliny. Zobaczcie, jaka to jest tutaj głupota. Swoje mieszkanie sobie ocieplił, reszta nie ocieplił. I tak to wygląda, słuchajcie. A tutaj widać, że ten dół, ta długotajla jest w ogóle nie zamieszkało. Polski Ład. Wszystko taki rozpieprzone. I po niemieckie chałupy. Tak wygląda, jakby tu jaki dynkman kiesi stół. No i coś było. Wyjechałem z tego PGR-u. Rama Morawska w całej okazałości. I genau widoczne Sudety, a konkretnie Jeseniki, Pradziad, Biskupio Kopa i tamte większe tereny. Tak blisko Sudetów ja jeszcze chyba nigdy nie był. I też na takich pustkowiach. Ja pierdzielę. Ale to jest to. To jest to. I to ma być to. Jestem w miejscowości Sucha Psina przy kościele. Widzicie, jest wszystko pisane po niemiecku. Franz Wilpert,
Ewald Graner, Hyacinth Pfeffer, Ernst Pfeffer. Po niemiecku, chałupy po niemiecku. Słuchajcie, kościół jest genau otwarty. Kościół pod wezwaniem świętego Judaka. Tutaj macie napisane, jak to sam było. Otwarty codziennie w ciągu dnia. Się też przejdziemy ku cmentarzu. Tu jest ginał marownia i z pewnością będzie dużo niemieckich nazwisk, chociaż tu akurat są polskie. Dwa groby, tu jest chyba zakrystia, tu jeszcze coś jest, jakbyś to kula po niemiecku, ale już tego nie idzie za bardzo odczytać. A, nie ma tutaj grobów. Kościół odbudowany w 58-59, te takie lata, był zniszczony. Ale dobrze, że go odbudował. Jakiś ołtarz polowy. Aha, tu jest jakaś Maryjka Fatimsko. Minęło Fatimsko. Ja jest ołtarz, ambuna, kit, majonez i kościół. Bajchle grają we futbol. Niech grają, grają. A nie, to we kosza grają. Futbol się znudził. Jan Ostrowski. Polskie nazwiska, nie ma tutaj cmentarza. Pewnie Kaindzy będzie. Obeszliśmy to dookoła. Dołek ofiara. Ja. Jak tylko jest możliwość, to trzeba dać ofiara na zabytki. I na kościół. To już jak to woli. Co łaska. A to jest miejscowość Sucha Psina. Jak widzicie, zaś wszystko po niemiecku praktycznie. I tu nawet urbeksy są. Pełno urbeksów na trasie. Witam was z miejscowości Nowa Cerekwia. Tutaj widzicie ruiny kościoła cmentarnego. Właściwie ten kościół zbudowany w 1688 roku, fundowany przez Walewiana z Wyrbna na miejscu poprzedniego drewnianego w 1858
odnowiony, częściowo przebudowany i zniszczony w czasie wojny w 1945 roku, więc prawdopodobnie do tej pory nie został odbudowany. Także szkoda, że to nie odbudowali. A teraz to już jest niestety dosyć sporych rozmiarów ruina. Widać, że to z kamienia, częściowo z cegły. Nie da się oczywiście wleźć, no też by było to niebezpieczne. Ja, jakieś krzyże tam są w środku. Ale doprawdy robi to wrażenie takie. Widzicie tu chyba jeszcze ślady po szczelaniu. Tak mi się zda na tych murach. No jest to naprawdę kawał historii. Ja, to są takie dziury po szczelaniu. Część chyba zawaliła. Była zakrystia pewnie. Wygnał cmentarz. Ale zobaczcie, miejsce składowania czystej ziemi. Jest łopata bez tego czunka. Jak jeszcze w Niemczech robią takie łopaty popękane, to wszystko rzeczywiście to już za bardzo nie ma jak odbudowywać. Szkoda, że coś takiego niszczy, że to jest zniszczone. O, pisane po łacinie, to jest jakiś herb. Fantastyczna sprawa. Można zajrzeć tutaj do środka. Można bardziej. Szkoda, że to po wojnie nie odbudowali. I tu mamy jeszcze grób proboszcza Johanna Horonga, proboszcza Neo Kirstensis, czyli Nowa Cerekiew. Jest pisane po łacinie, ale oryginał jest jeszcze po niemiecku. Przy tym oto kościele, tu stare graby jeszcze z czasów niemieckich. Tu napisy już są zamalowane. Także kawał historii. Fonsis archipestis parochus paraeciae neokirsensis, czyli grób proboszcza. W Nowej Cerekwi, gdzie się dało wyjść.
kościół świętego Piotra i Pawła Nowa Celekiew. Widać, że stary kościół. Tu jegynał fara chyba. Są farorze wylazły. Odpust. Tak się na to zdo, że tu ginał jest. Ale widać, że kościół zadbany. No i przede wszystkim stary. Ja, farurze jadą. Ruiny zamku tutaj są też ponoć. Tutaj jest rynek w Nowej Celekwi. I tutaj jest w hołdzie pomordowanym w walce za ojczyznę w latach 1939-1945. Wszystko są polskie nazwiska. Kombatanci II wojny światowej, mieszkańcy Nowej Celekwi. Jak się mi zdarzy, na pewno nie rdzenni, bo to tu było przeca niemiecki. Jest tu ginał rynek w Nowocerekiew i ruiny. Już za Nową Celekwią. Widać, że tutaj też troszkę dmuchnęło, ale tu są takie przestrzenie, że tu se dmuchnie. I to solidnie. Pola, wioski, ruiny i zero sklepów i zero jedzenia. Chyba dopiero będę jadł w Głupczycach, a mnie się już chce. Rano, że zeżarł dwie rzymły i tyle. Miejscowość Wojnowice, tam jest cmentarz. Tutaj niestety rozwalono kapliczka. Oj, wymaga to niestety dosyć solidnej naprawy. Na ryjce się nic nie stało, ale Pan Jezus ma ręce odłamane. Krzyż cały rozwalony. Szkoda. No jeżeli ktoś to zrobił umyślnie, no to jemu by też trzeba było ręce połamać, ale obawiam się, że to raczej mogły być siły natury, chociaż nie wygląda na to, żeby co spadło na ten krzyż, albo co. Jestem w miejscowości Wojnowice. Mamy stary cmentarz. I ginął też ruiny kościoła. Musiał być dość wielki, ale to jest wszystko efekt II wojny światowej. Z tego co Rzech wyczytał, nieodbudowany po 1945 roku. I mamy oczywiście niemieckie napisy. Nazwisko Proske. Proske pisane. Wszystko po niemiecku. Szkoda, że to taki zaniedbany. I nie odbudowali tego. Widać, że kościół był dość solidny, stary. No. Stare też groby. A tu są poniszczone już też. Też po niemiecku pisane w
Zajrzymy sobie ten kościół dokładnie. Pewnie ginął by Łaza Krystia. Ja to tak pozwól, żeby mnie cię to żmija nie harnęła. Jak to tu wygląda, mury stare, jakieś groby po Niemcach, fest zaniedbane, wszystko zarośnięte, no jak to 80 roków tak jest. No i powiem wam, tu jest kawał historii. Tu jest kawał historii. Te groby, te kościoły, te ruiny, to by tu mogły poopowiadać kawał historii. Zobaczcie, wszystko po pomnikach, po Niemcach. Tu też Marianę Strauch pochowano. Oj, oj, oj. Czemu to tak wszystko zniszczone? Jest jakiś grobowiec. Maria Józefa Klecher. Maria Juchanausz. Jeszcze niektóre napisy niewidoczne. Tutaj już rozwalone nawet. Aha, bo tutaj się coś... Józef Grüner. Józef, Anna Klein, Marię Paszkę, Proskę, to tam co wcześniej też to Proskę było. Nie znam niestety języka niemieckiego, oczywiście dużo z niemieckiego jest w języku śląskim. Hier ruch in Gott, mein lieber Gatte, unser guter Vater, Schwieger und Großvater, Josef Grüner, im lieber Lieb und Lauer, im Tode und Wesen. Przeczytałem. Mutter. Mutter to jest matka. I Großmutter. Smutę. Nie wiem, nie znam języka niemieckiego. O, te roski widać, te ruiny kościoła. Prawie że w całości z tej strony. Na wieży se glina obłociany siedzą. Przynajmniej jakiś pożytek z tego jest. Tutaj mamy jakiś krzyż odnowiony, ale muszę wyjść tam z drugiej strony i poczytać, co to tam jest. Co to są haneje? Ale też widać, że już jest pisane po niemiecku. Tylko, że oczywiście tu powinny być napisy. Prawdopodobnie zostały skute. To tak wygląda, jakby to było skute. IHS. Ale jest fundator. Dem Adenken der Werftbauen gewidmet von Abnauer, Josef und Beata Noske. 1904. Fundatorzy pewnie. I tu mamy historię właśnie tych ruin. Niech se kto poczyta. Widzicie, że ostatnie pisze, że jest zniszczony pod zadziałem wojennym w 1945 roku. I zaś mamy jakiś krzyż. I zaś tutaj powinny być napisy 1921 Republika Weimarska. Tutaj są napisy, ale trudno mi to odczytać. Też po niemiecku. Wszystko będzie po niemiecku tutaj po tych starych kaplicach. Widać, tutaj dmuchnęło dość solidnie koło tej drogi. Ale
taki coś, że to tu skute są inne napisy, to nie powinno mieć miejsca. Jaki hazok se tu jest? Tam są ginał młode. Fajnie. To Włodzienin, idziemy na wieża widokową. 72 schody do Kesza. Nie ma. Teraz skandale. Zamykać drzwi, szkodzony zawies. Aha. Tak to tu wygląda. Widać tam ten płaskowyż. Fajnie. Może przez kraty. Dobra. Powiem, jak to z wierchu widać. Albo sprawa, no mi się tu światło rozrzygnęło. Obiekt monitorowany całodobowo. Dobrze. Jest cała informacja. I tutaj mamy dalszą informację na ten temat. Silezjanka. I oczywiście też groby niemieckie, bo to jest wieża kościoła we Włodzieninie. Ruiny kościoła. O, tu można wejść nawet. Fajnie. Miejscowa super. Zobaczcie. Fajnie zrobione. Dawno po takich placach nie łaził. I mamy tutaj genał kościół Świętej Trójcy we Włodzieninie. Widać, że nie ma stary, albo odbudowany. Ale widać, że ten teren ktoś porządkuje, bo góry to wszystko jest fajnie zrobione. Wieża taka jak w zamku. Tam sam hanej zaś po niemiecki chałupy. Jakaś kapliczka też tam jest. Sprawdzimy, ono czy się dowleźć do tego kościoła. Tam widzicie
kochanej ruiny. Intencje ogłoszenia. Sprawdzimy. Nic z tego, nie wlecimy do kościoła. No cóż. Tutaj mamy krzyż. Przykościelny fundator Magdalena Bayer, 1865 rok. Widać odnowiony ten krzyż był, pomalowany i kościół też fajnie zrobiony. Tam są ruiny, słuchajcie, Ślązoki by tego nie zostawiły tak. To zrobili ci, co tu najechali w 45. A i później też rokach. Tam mamy jakąś grota zrobioną. A dobra, nie będę tam szał. Matka Bosko z Lourdes. Także fajnie, fajnie. Fajne miejsce. Szkoda, że te chałupy tak zaniedbane. Ale tutaj, że był w sklepie, to dodali akcentem zaburzańskim, tak jak Kargule i Pawloki, więc z pewnością tutaj ludność też napłynęła ze wschodu w ramach akcji repatriacyjnych. Za Boga oni przyjechali. Nie wiem, czy to widzicie, ale Sudety na wyciągnięcie ręki. Pradziad biskup Jakopa, tamte tereny, ten płaskowyż głupczycki. Tutaj mamy też fajny teren, a tu zaś mamy krzyż niemiecki i są niemieckie napisy. Nie będę tego czytał, ale widzicie, tutaj się jeszcze ostoły, figurka się nie ostoła, ale Pan Jezus jest. Ktoś by powiedział, aha, fundator Magdalena Bayer, 1916. Ktoś by powiedział, że Jofurt te kościoły i krzyże pokazuje, ale to jest świadectwo historii tego terenu, bo przeważnie tak jak na Zaolziu też jest, nie? Czyli na Śląsku, tym czeskim, cieszyńskim, kaj są też moje rajzy i kaj też będą te roweruny, to tam jest znowu dużo takich śląskich, polskich pozostałości, a tutaj genau są pozostałości niemieckie, bo do 1945, właściwie to tam po tym jeszcze były te oficjalne już przejęcia tych terenów, ale przyjmijmy, że 45 rok to jest genau moment, kaj to wszystko przejmuje Polska. Jak się z tym obchodzą, sami widzicie, w każdej miejscowości jakieś ruiny, jakieś zaniedbane chałupy poniemieckie i przede wszystkim mi się zdarza, że to jest wina tych, co tu przyszli ze wschodu, ale z drugiej strony też się im trochę nie dziwię, bo no z tymi własnościami jest problem, nie? Bo komuniści nie do końca zrobili porządek z tym. I teraz pojawiły się takie sprawy, że się ci właściciele tych chałupów o te chałupy upominają i co ciekawe wygrywają sprawy w sądach, więc no, jeżeli tak jest, no to popieruna będą dbać ci, co tam mieszkają o te chałupy, nie? Jak za chwilę ich stamtąd wyciepią. Ale to nie znaczy, że macie żyć w gnoju i że macie tak doprowadzić to do ruiny. Dostaliście gotowe chałupy. To po prostu jakoś o nie dbajcie jednak. Opuściłem miejscowość Wojnowice Kolonia. Sam gnał Sudety. Tu płaskowyż głupczycki, Karpaty. Beskid Morawsko-Śląski tam był, a tu genau mamy taki oto widoczki. Niesamowita rzecz.
droga z charakterystycznymi pęknięciami podłużnymi. A czemu? Bo droga jest po Niemcach, a pod tym asfaltem są betonowe płyty. Jak swego czasu pamiętacie, była autobana na Wrocław, też takich betonowych płyt, jeszcze w 90-tych latach. Ja wiem, bo ja tam jechał w 92 i w 99 roku. To się jechało tak, no tudup, 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 tudup. Bo to jeszcze budowane było za III Rzeszy. I tu genau doskonale widać. Droga robiona za Niemca. Jest płyta betonowa pod asfaltem i na tych łączeniach jest pęknięte. Polak potrafi. Jerzech za Nową Wsią Głupczycką. Słuchajcie, mamy krzyż z 1904 roku. Krzyż oczywiście niemiecki, ale szrajbnyte je po polsku. Przechodniu miły, zatrzymaj się, zdejmij czapkę, przeżegnaj się, uwierz swe siły. Czyli niemiecki napis wyraźnie jest zastąpiony napisem polskim. Tak być nie powinno. Ten niemiecki napis powinien tu ostać, ewentualnie jakaś na dole doczepić polski. Zabytek ma być oryginalny. A tu taki oto tereny i trześnie koło drogi. Ale to tu jest norma. I tu jest miejscowość Bogdanowice. Tam jest genau sklep. Amatorzy ma mrota na ławeczce. Fajnie, nie? I sanktuarium ziemi głupczyckiej. Natrafiłem na nieczynno szpreka, ale też widzicie, na co też przypadkiem trafił. Skarpeta, czyli syrena. Taki auto też się mi trafiło. A chciałeś ta szpreka tutaj zmienować? Słuchajcie, nieczynno sztreka przed głupczycami. Przypadkiem, żeś tutaj trafił. A ten przypadek był jeszcze lepszy, jak żeś ta syryna uwidział. Ale kiesi to jeździło, ho ho. Swoją drogą, to w województwie opolskim je też Nysa. A Nysy też swego czasu jeździły. Witam was z Głupczyc, z Bahnhofu zabytkowo wiata i widzicie, tak to wszystko wygląda tutaj. Zarośnięte, zaniedbane, jeden wielki las, syf, kiła i mogiła. Tu były przejścia podziemne, widzicie, już ich nie ma. Tak to wszystko dziady rozkradły. Dobrze jeszcze, że jeszcze te logry są i glejzy. I gitary, pożegnania, kilka słów, Pitagoras, bywaj zdrów, do widzenia wam, canto cantore. Lato, lato, no tak. Inauguracja wakacji. I mamy kolejny ciekawy obiekt w Głupczycach tym razem, koło Bahnhofu. Wieża wodno w takim oto odludnym miejscu. W ogóle cały Bahnhof, wszystko zarośnięte. Ja tu przyjechał dzięki geocachingowi. Nie roweronowi, a geocachingowi. Więc naprawdę podziwiam. I szkoda, że to tak niszczeje. Bo można by tu było coś z tym zrobić.
No i witam was z Głubczyc, wieża widokowo starego ratusza. Takie oto ładne miejsce. Tam mamy jakiś pomnik, denkmal. A miasto jak miasto. A my wracamy na trasę. Cię piękny. Denkmal. OSM Bieruń. Okręgowa Spółdzielnia Mieszczańska z Bierunia? Bierunia, tam jeszcze hydrofor stoi. My też kiedyś mieli hydrofor. No proszę. I wyjeżdżamy już z Głubczyc. Kończy się miasto, kończą się zabudowania i zaczyna się pustkowie. Druga 416. Spoko. A, będzie jeszcze rundo. Jakiś kościół widać. Głubczyce się skończyły. I skończyły się cywilizowane tereny. Jademy genau prosto na rondzie. Rondo księcia Mieszka I. No, Mieszko I, pierwszy władca Polski. Genau Polska piastowsko tutaj przezasięgała. Dopiero w 1348 jej rządy się skończyły. I tutaj dopiero wróciły w 1945. Aczkolwiek były to rządy komunistyczne. Czyli tutaj te tereny były dłużej poza Polską, jak tamte nasze. Był jakiś... Czekajcie... Był jakiś 25 lat. Czyli niewiele w zasadzie. No ale te ślady niemieckie tutaj widać wszędzie. I jak dla mnie jest to niezrozumiałe, żeby je zamazywać, bo to jest po prostu świństwo. Ładne tereny. Cień ducha Monsters. Tam zaś jakiś kościół widać. Nie zaś będzie coś do odwiedzenia. O! Ja, 7 wieczór. Za 2 godziny byś tak chciał już stąd wyjeżdżać. Sudety. A teraz mi się dość fajnie jedzie. Nawet. Pojadę z tymi Rzymłami. W Usztym. Jednak to było dobre. I uznałem, że w Głubczycach nie będę jeść, bo miałem tam jeść, ale mi się po prostu nie chce teraz jeść. Także się tym zapchł. Nie wiem, co to za miejscowość. Zaraz będzie tabula. Ale te kościoły bardzo podobne tutaj są do siebie. Tak jest.
Nie zginał kościół. Kościół pod wezwaniem ścięcia Jana Chrzciciela. Nie zginął otwarte. Zobaczcie, taki oto zadupia tutaj są rzepaki, majs, pszenica i oczywiście rzepak, ale nie ma tu są, pąbuczek jest ze mną. Widzicie, także nie ma źle. No i miejscowość Babice. Ja tutaj tą szutrówką przyjechał. Tutaj mamy zaś kapliczka. Teraz murowano. Dostępno. Jest tutaj Matka Boska. Widzicie, co tu jest najśmieszniejsze? Że tu wyginał ta sama wykładnia, jak mówią w izbie. Słuchajcie, praktycznie przy każdej miejscowości jest 40. Czyli znaczy się, że ta 40 jest przez całą miejscowość. Jeżeli droga idzie wzdłuż tej miejscowości, a raczej chałupy są wzdłuż drogi, to jest, ja wiem, kilometr, dwa i ta miejscowość się kończy. Tutaj widzicie, są chałupy, a tu już zaczyna się dzicz. Jakby to powiedzieć, o, jaki kontrast. Miejscowość Baborów. Mamy tutaj kościół drzewiany. Nie blezymy, bo jest remont. Kościół świętego Józefa. Ale dobrze, że to remontują, dobrze, że dbają o to. Widzicie, pospinane to jest czymś. I tutaj jakby nakładają drugą warstwę tego. No, nieźle. Nakinało okna wprawione, wszystko. Cmentarz. Stare pewnie groby niemieckie. No, zniszczone nawet są. Gańba, gańba, że te niemieckie groby są tak poniszczone. Jest wieża widokowo w Baborowie. I co? Sudety nam zasłania trochę chmura. Radiat zasłonięty przez elewatory. No nie jest to taka wieża wysoko. Nie jest taki wysoko jak u mnie w chałupie. Może tak z drugiego piętra. Miejscowość Dzielów. Znowu, że jest przy tym krzyżu. Tutaj, że zamknął pętla. Rano, że jechał tam w lewo. Teraz, że przyjechał tak jak to auto. I jest za 29 wieczór. Jadymy już na ten Żuków. Raków. No i będziemy kończyć ta rajza. A więc jest ten Raków, ostatni metry tej rajzy. Także było fajnie, było super, widoki naprawdę fajne, tereny też. No, dużo historii po Niemcach, po autochtonach zresztą. I
to co mnie martwi, to przede wszystkim te zaniedbane niemieckie chałupy, że tego nie poprawiają. No w sumie jak takie problemy własnościowe są, no to ciężko to rozwiązać. I oczywiście taki Niemiec jak przyjedzie na ten teren, zobaczy jak wygląda swoja chałupa, no to go pierwszy, nie? Każdego by zresztą pierwszy szczelił, że ktoś twoja chałupa doprowadził do ruiny. No i słuchajcie, nie żeby mnie tam utożsamiać ze Związkiem Wypędzonych, z Eriką Steinbach. Tu mamy Fußballplatz. No i słuchajcie, polską reprezentację na Mistrzostwach Europy z Austriakami 1-3 przeżli i zrobili genau. Do widzenia. Jako pierwsi w ogóle. Dobra. Nie będę mi się nad tym rozczulać. Ani też płakać, ani nie wiem co robić. Pokażemy wam jeszcze tutaj ten parking. Można tu parkować, żaden mnie nie wywalił. Widzicie, auto stoi. I na dzień dobry ruina była widoczna. Tu jakiś krzyż. I taki widzicie obrazki tych wsi. Kajty PGR-y, to wszystko było. Krowy stoją na polu, w sumie dobrze, bo im nie będzie ciepło w chlewie. Takie oto obrazki tutaj. Chlewy. Drobne PGR-y. Jak ktoś nie wie co to PGR, no to Państwowe Gospodarstwa Rolne. To było takie coś, co tworzono za komuny. Zresztą u mnie w Ligocie też był PGR. Niedaleko starego kościoła, tam kraj, tak zwany dwór. I doprowadzili to do ruiny niestety. Ale jakiś remont tam już jest. Dobra. Koniec gadania. Fajnie było, ale się skończyło. Już dojeżdżam do auta. I jadą wam wszystkim. Trzymcie się. I do zaś.